Zobaczył Martin Waculik, a teraz pod płotem stoi Daniel Biuli. Zmarzlik, Madsen, Dudek, Biuli, dwóch biało-czerwonych wyścigu numer dwa. Jedziemy dobrze, bardzo dobrze, Zmarzlik. Biuli już rozpędza się szerzej, już wyprostował motocykl. Daniel Biuli przeleci obok Bartosza Zmarzlika i go nakryje. Aj, wykręciło, Zmarzlikiem leży. Leży i Zmarzlik, i Madsen. Bardzo źle to wyglądało. Będziemy czekali za moment na powtórki. Nie wiem, czy tam był jakiś kontakt, czy zbyt mocne wykantowanie motocykla. Zobaczmy. Myślę, że tak, że Bartek tutaj próbował jeszcze... Bartek już wstał, to jest najważniejsze. Tak. Proszę Państwa. Leży Leon Madsen, ale widzę, że gdzieś tam już ekipa medyczna jest przy nim. Na informację, czy z Leonem Madsenem jest wszystko w porządku? Bartek zmierza do parku maszyn, także i widzę, że z motocyklem nie ma wielkich problemów, natomiast obawiam się, że może być Bartek w tym wyścigu wykluczony. Tak mi się wydawało też na pierwszy rzut oka. Nie doczekamy się szybko powtórek, bo zasady odgórne, a jednak się doczekamy, Bartek robił wszystko, żeby wrócić na pierwszą pozycję, ale gdy założył go, mocno wykontrował motocykl. Ale nim tutaj rzucało, to było rodeo, Rafał. Jeszcze się przyjrzymy, tak. Ja bym tu nie zwalał winy na tor, po prostu za mocno wykartował. Nie, w serworze walki, tak. Bartek chciał bardzo odbić tą pierwszą pozycję. Miał utrudnioną sytuację po starcie. Tak, próbował dojechać do tej najbardziej wysuniętej, na zewnątrz odsypanej nawierzchni, ale no, krótszą drogę miał tam Dan Biuli. Tak, tutaj koło jakby trafiło taką bardziej śliską część toru, ten tył motocykla uciekł i Bartek mimo, że próbował jeszcze się, o tutaj właśnie dokładnie ten moment, jeszcze wykontrowuje, tak już teraz był praktycznie bez szans na to, żeby się na motocyklu utrzymać. Przypomina mi się od razu półfinał sprzed roku, kiedy w tym samym miejscu, może trochę dalej, Bartosz Zmarzlik też musiał mocno manewrować, żeby nie wpaść w Maxa Frika. Uderzył dość poważnie. Te motocykle mają około 97 kg i ponad 80 koni mechanicznych, czyli kilogram wychodzi na konia.